Hej, z tej strony Justyna. Witam Was bardzo serdecznie na kanale kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam następnego superbohatera z serii Mashers. Jest to figurka na licencji Marvela od firmy Hasbro, przeznaczona dla dzieci od 4 roku życia. Kapitan Ameryka to kolejny superbohater, który został wydawany jako komiks przez Marvel Comics. Początkowo miał być on uosobieniem patriotyzmu i potęgi militarnej USA. W innych recenzjach widzieliście już Spidermana, a także niesamowitego Hulka. Tym razem do czynienia mamy z Kapitanem Planetą, który być może jest nieco mniej znany u nas w Polsce, ale prezentuje się równie fajnie co pozostali superbohaterowie. Jak pamiętacie, jest to seria Mashers, która umożliwia nam rozczepianie wszystkich członków naszego bohatera. Kapitan Ameryka jest ubrany praktycznie cały na niebiesko, ma on czerwone buty, a także białe dodatki. No i jak widzicie, mogłam rozłożyć go na czynniki pierwsze. Został nam praktycznie tylko korpus. Jak widzieliście, rozkładanie figurki jest bardzo proste, a składanie również nie sprawi Wam żadnego problemu. Wystarczy odpowiednio dopasować wszystkie elementy i za chwilę nasz Kapitan Ameryka z powrotem będzie w pełni sprawny. W zestawie z każdym superbohaterem otrzymacie także charakterystyczną dla niego broń. Tym razem mamy tutaj tarczę. Tarczę możemy przyczepić w różnych miejscach. Wystarczy użyć któryś z otworów. Otwory znajdują się praktycznie na całym ciele. Na plecach, na nogach. Mamy naprawdę sporo możliwości. Kapitan Ameryka, jak każdy superbohater, prezentuje się bardzo potężnie. Jak widzicie, jest on bardzo umięśniony. Jego umięśnionymi ramionami możemy poruszać. Mogą się one obracać o 360 stopni. Możemy je także opuszczać. Dodatkowo ręce zginają się także w łokciach. Podobnie jest z nogami. Są one również bardzo sprawne. Możemy nimi poruszać w kilku miejscach, na przykład w kolanach, a także w kostkach. Głowa superbohatera również jest ruchoma. Możemy nią obracać, podnosić i opuszczać. Myślę, że Kapitan Ameryka z serii Super Hero Mashers, którego pokazałam Wam w dzisiejszym odcinku, spodoba się niejednemu chłopcu. Figurka prezentuje się naprawdę fajnie. Jest bardzo ładnie odwzorowana, wygląda jak wyjęta prosto z bajki czy też komiksu. Dodatkowo wyposażona w bardzo pomocną tarczę, co na pewno przyda się podczas zabawy. Oczywiście, jeżeli posiadacie więcej figurek z tej serii, to możecie tworzyć zupełnie nowych superbohaterów, przy czym będziecie mieli na pewno sporo zabawy. Zestaw bardzo mi się podoba, dlatego ja oceniam go na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się Waszymi opiniami na temat produktu, a także do oglądania moich pozostałych recenzji, na których znajdziecie inne figurki z tej samej serii. Do zobaczenia!